Witajcie w kolejnej części tutoriala o PBR. Dzisiejszy odcinek poświęcimy sobie podstawowej właściwości naszych materiałów, czyli base color, tudzież albedo. To są nazwy używane wymiennie, ale tak naprawdę odnoszą się do tego samego. Jak widzicie, cały tutorial chcę podzielić na poszczególne właściwości materiałów i mimo, że pewne tematy będą się przenikać, ponieważ po prostu jedna rzecz wpływa na drugą, ale ogólnie skupimy się na podstawowych właściwościach rozbitych na konkretne mapy używane w naszych materiałach. Oczywiście to, co widzimy na samym początku, jest to kolor. Zanim jeszcze przejdziemy do omawiania tego w takiej bardziej żywej formie, to pozwólcie, że wtrącę jeszcze odrobinę teorii. Omówimy tylko te podstawy, które mają rzeczywisty wpływ na nasze shadery i to, jak zachowuje się światło i jak przekłada się na to, jak widzimy kolor, jest bardzo proste. Mamy tutaj trzy kulki. Ta po lewej, widzimy ją na czarno, bez żadnego koloru, ponieważ absorpcja koloru wchłania wszystkie fale. Środkowa kulka jawi nam się jako czerwona, ponieważ ze wszystkich fal kolorystycznych wchłonięte są wszystkie oprócz czerwonej i światło dociera do nas w tej formie i nasz mózg analizuje to w taki sposób, że widzimy po prostu czerwoną kulkę. A kolor biały jest to mieszanka wszystkich fal kolorów, wszystkich barw. No są to takie podstawy, ale właśnie absorpcja jest takim zjawiskiem, które bardzo, bardzo wpływa na to, jak tworzymy nasze materiały. Jaki kolor wybieramy do naszego albedo? Czym taka tekstura albedo jest? Wolałbym omówić już na żywym przykładzie, niż zagłębiać się za bardzo w teorię. Dlatego zerknijmy sobie na taki hydrant, który ma dosyć zróżnicowaną teksturę. Mamy tutaj bazę, która jest malowanym metalem. Oczywiście farba sprawia, że on przestaje wtedy zachowywać się jak metal. I właśnie rozróżnienie na metale i niemetale to podstawowe dwie kategorie materiałów, które będziemy sobie omawiać. Podstawowe dwie kategorie, które mają znaczenie w grafice PBR. Przyjrzyjmy się temu bliżej. To jest już finalny widok całego shadera, gdzie mamy, tak jak mówiłem, malowany metal, który jest poprzecierany, ma różną połyskliwość, mamy połyskliwe, przetarte krawędzie, ciemne zacieki, brud, kurz i tak dalej. Mamy ciemny metal z przetarciami na krawędziach, więc w zasadzie pełne spektrum różnorodnych, a jednocześnie podstawowych materiałów. To jest widok finalny. Przełączmy się w takim razie na widok base color, gdzie zobaczymy, jak to zróżnicowanie jawi się na mapie albedo. Światło tutaj nie wpływa na to. Możemy zobaczyć, że jest to zwyczajnie mapa, która mówi, które kolory są odbijane i docierają do nas po prostu w formie widzianych kolorów. I jako, że mamy to na osobnej teksturze, osobnej mapie, nie musimy martwić się o pozostałe informacje, które... Przełączmy się na chwilę znów do widoku finalnego. Tutaj coś jeszcze się odświeża. O właśnie. Mamy tutaj base color naszego hydrantu, który możemy w dowolnym momencie zmieniać. I nie wpływa to na pozostałe wartości naszych tekstur. Ponieważ połyskliwość, metaliczność i inne atrybuty zmieniamy sobie na
osobnych maskach, które widzimy zresztą tutaj. Tu mamy informacje o tym, które fragmenty są metaliczne. Ale o tym opowiemy sobie nieco później. Tu mamy roughness, normal i tak dalej. Potem natomiast po teksturowaniu to wszystko skleja się w całość i nasza mapa albedo wygląda w ten sposób. Wszystko jest wyświetlone na płasko i mamy jedynie tutaj informacje kolorystyczne. Żeby lepiej to zobrazować, spróbujmy wykonać sobie taką teksturę albedo na podstawie jakiegoś zdjęcia znalezionego w Google Grafika. Wybrałem kamień, bo łatwo będzie znaleźć coś o różnorodnej barwie i dużej informacji świetlnej. Zobaczmy, co mamy do dyspozycji. O! To nada się idealnie. Mamy tu dużo podświetleń, dużo cieni. Zróżnicowaną barwę nawet na pojedynczych kamieniach. Nada się jak najbardziej. Otwórzmy sobie to w Photoshopie. I przyjrzyjmy się temu bliżej. Tak jak mówiłem, mamy rozświetlone fragmenty i cienie, które padają od dołu. Światło ewidentnie pada tu od góry, a my nie chcemy żadnej tego typu informacji. Całe światło będzie generowane przez silnik, a nie przez teksturę. Zduplikujmy sobie tą teksturę. Możemy odwrócić kolory. I zobaczmy, jak to wygląda. Spróbujmy soft light. I to już nam trochę pomaga. Ja bym zrobił jeszcze tutaj poziomy. Te kolory powinny być ciemne. Kamień raczej będzie miał ciemne. Nie, no takie średnie albedo. Może krzywymi. Musimy ściągnąć te podświetlenia przy jednoczesnym zachowaniu kolorów. Na razie to. Chociaż nie, dobrze, szliśmy w dobrym kierunku. Nie chcę tego robić w sposób idealny, ponieważ i tak ostatecznie nie chcę robić tego w Photoshopie, tylko pokazać wam tutaj, jak to działa. A ostatecznie zrobimy sobie to w zewnętrznym programie, ponieważ przy dzisiejszej dostępności toolsów do tego typu prac naprawdę możemy sobie pomagać, a ja niedługo nie będę miał o czym kręcić tutoriali. Wciąż mamy tutaj te jasne elementy i cienie. Soft light. Wydaje mi się, że takich mikrookluzji już nie zdejmiemy w Photoshopie, na pewno nie znanymi mi szybkimi metodami. Dlatego przejdźmy sobie do Bitmap to Material. Program ten jest po prostu fenomenalny, zwłaszcza w połączeniu z innymi produktami Algorithmics, czyli Substance Painterem i Designerem.
po prostu mając te programy, jesteśmy w posiadaniu naprawdę kombajnu do tworzenia tekstur. Mamy cały szereg automatycznych toolsów i ułatwi nam to życie przy produkcji. Wrzuciłem tutaj naszą teksturę pobraną z internetu. Nie będę robił całego tutoriala Bitmap to Material. Nie jest to aż takie trudne, ale nie mamy na to czasu przy omawianiu szczegółów PBR. Jeżeli chcecie taki tutorial, to napiszcie w komentarzu i zrobię już kompleksowe omówienie tego wszystkiego. Póki co zrobimy sobie tylko teksturę tajlowalną. I przejdźmy od razu do Base Color. Powiększę sobie to. Muszę mieć wgląd do tego, jak wygląda ten materiał. Zwiększmy sobie to do 2K. No, może być. No i po kolei. Sterując tymi suwakami, możemy zdejmować niektóre wartości. Zacznijmy od zdjęcia światła, light cancellation. Czy takie zangielszczenia się pojawiają automatycznie, jak wszystko w tych programach jest po angielsku. Spójrzmy, jak to wygląda. Namierzę tu jakiś fragment. Tu jest reprezentatywny kawałek. Światło pada od góry. Wydaje mi się, że lekko z tej strony. Dlatego włączmy sobie light cancellation. Przesuńmy ten pasek. Może zmienię to na razie na 1K, żeby to się płynnie odbywało. Gdzie to było? No, powiedzmy ten fragment. Teraz po light cancellation nie widzę już, gdzie to było. No weźmy sobie ten fragment na przykład. Widzimy, że przesuwając to, światło nam stopniowo zanika. Przy czym, żeby to było poprawne, tu jest akurat w miarę dobrze ustawione. To światło pada od góry, ale delikatnie pod tym kątem. I będzie to też informacja dla naszych dalszych suwaków. Tu mamy ustawioną precyzję tego. Czyli on nam delikatnie rozmywa to, ten efekt. Nie chcę z tym przesadzić. To zdejmuje takie główne światło. Mamy też do podświetleń suwak. I do cieni. Przy czym chodzi tak. Zmniejszę troszkę to powiększenie. Mając na myśli cienie, chodzi o jakby takie główne powierzchniowe cienie. Zmienię sobie te parametry. Mam tu Ambient Occlusion Cancellation i tego właśnie szukałem do cieni. One też muszą mieć jakiś kolor. Te wartości na razie wyłączę. To Ambient Cancellation nie współgra dobrze z Shadow Cancellation, to już zauważyłem jakiś czas temu. Tutaj nie wygląda to za dobrze, ale zaraz sobie obejrzymy całą teksturę. Zauważcie, że im bardziej to dopracowałem, tym bardziej widzimy, jak światło na scenie jest generowane już przez nas w silniku.
a nie przez teksturę samą w sobie. Mamy co prawda jeszcze takie drobne detale, gdzie kolor po prostu jest jaśniejszy. Ale tak naprawdę zauważmy, że jeżeli tu jest ciemne, nie musi być to dlatego, że gromadzi się tam cień, tylko jeżeli jest zagłębienie, to gromadzi się tam jakiś brud. Dostosujmy kolor cieni. Ich nasycenie, oczywiście bez przesady. Jest lepiej, przy czym jest trochę zbyt rozświetlona ta tekstura. No, zwiększę sobie kontrast. Oczywiście nie mamy tutaj jeszcze dopracowanych pozostałych tekstur, ale wydaje mi się, że jak na albedo. To jest całkiem nieźle. Jednak trochę zostawię tego ambient occlusion. Niekoniecznie musi być to cień, a po prostu zabrudzenia na krawędziach. I wygląda to w miarę wiarygodnie. Myślę, że tych kilka faktów wystarczy, żeby zrozumieć, jak działa mapa Albedo Base Color i jak możecie ją utworzyć. Oczywiście Albedo to nie tylko kolor i ma ona też wpływ na inne mapy, ale nie chcę wybiegać w przyszłość. Lepiej zrozumiecie, co mam na myśli, jak rozwiniemy temat. I omówimy to w przyszłych odcinkach. Także do usłyszenia.